Wymnóżmy w pierwszym równaniu nawiasy. Otrzymamy kolejno x razy 1 to jest x, x razy minus 2x to minus 2x kwadrat, y razy, przepraszam, minus y razy 1 to jest minus y, no i minus y razy minus y to plus y kwadrat. Następnie po znaku równa się widzimy dwa kolejne nawiasy, t. Które możemy zamienić na wzór skróconego mnożenia. O, z takiego wzoru możemy tutaj skorzystać a kwadrat odjąć b kwadrat. Otrzymamy więc kolejno Y do kwadratu odjąć pierwiastek z 2x do kwadratu. No i na końcu jeszcze dodajemy tą trójkę, która została. Następnie przeskoczmy do drugiego równania. Przepiszmy 2x, znak minus. Otwórzmy nawias i teraz w nawiasie będziemy korzystali ze wzoru skróconego mnożenia, po to, żeby rozpisać to wyrażenie. Tutaj zastosujemy wzór a odjąć b do kwadratu. Otrzymamy wówczas 2y do kwadratu, odjąć 2 razy 2y razy 1 czwarta, dodać 1 czwarta do kwadratu i zamykam nawias. Następnie do tego dodamy 16 i 1 szesnastą. No, i po prawej stronie mm, widzimy dwa kolejne nawiasy. One są bardzo podobne do siebie. Zauważ, że gdybyśmy zmienili kolejność wyrazów w tym nawiasie, to znów możemy tutaj skorzystać ze wzoru a dodać b, razy a odjąć b, czyli to jest a kwadrat odjąć b kwadrat. Pamiętajmy o tym, że tutaj w tym pierwszym nawiasie zmieniliśmy kolejność, więc a jest równe 3, ok? To jest ważne. Mamy więc 3, tutaj może bez nawiasu z przodu, on tutaj już nic nam nie zmieni, więc mamy 3 do potęgi drugiej, odjąć 2y do potęgi drugiej. No i oba równania teraz łapiemy klamerką. Następnie wracamy do pierwszego równania i zauważamy, że zarówno z lewej, jak i z prawej strony mamy taki wyraz y kwadrat, więc jeśli odejmiemy y kwadrat obustronnie, to te wyrazy zredukują się do zera. Ponadto zauważmy, że jeżeli podniesiemy ten wyraz do kwadratu, to otrzymamy 2x kwadrat, a przed tym nawiasem jeszcze stoi znak minus. I teraz, jeżeli dodamy obustronnie 2x kwadrat, to te dwa wyrazy znikną. Więc ostatecznie w pierwszym równaniu zostanie nam x odjąć y, to się równa 3. Tak, po prawej stronie tylko ta trójka została. Ok. Idziemy do drugiego równania. Musimy tu zrobić porządki. Mamy tak, 2x odjąć. I teraz w tym nawiasie otrzymujemy kolejno 4 y kwadrat. Tutaj 2 razy 2 to jest 4, więc czwórka skróci się z czwórką, zatem zostanie minus Y. Dodać 1 czwarta do kwadratu to jest 1 16. Dodać 16 i 1 szesnasta to się równa 9 odjąć. 4y do kwadratu i całość łapiemy klamerką. Pierwsze równanie przepiszmy bez zmian. Natomiast w drugim równaniu opuśćmy ten nawias z minusem stojącym przed nawiasem. Ten minus będzie nam zmieniał znaki wyrażenia na przeciwne. O, w ten sposób. Na przeciwne jest, przeciwne jest. Do tego dodamy 16 1, 16, a po prawej stronie mamy 9 odjąć 4y do kwadratu. Dobra. Teraz, jak dodamy obustronnie 4y kwadrat, to te wyrazy zredukują się do zera. To może tak. Zapiszmy pierwsze równanie bez zmian. Natomiast w drugim równaniu zostawmy niewiadome po lewej stronie. A liczby przeniesiemy na prawą stronę. Minus 1,16, dodać 16. 1, 16. to jest plus 16, i tą plus 16 przenosimy na prawą stronę, więc musimy od 9 odjąć 16. I to jest minus 7. Następnie wróćmy do pierwszego równania, wyznaczmy z niego x. Drugie równanie przepisujemy bez zmian. Teraz do drugiego równania będziemy podstawiali w miejsce x 3 dodać y. No i pierwsze równanie przepisujemy bez zmian. Robimy to do momentu, aż wyznaczymy z drugiego równania y. Więc w drugim równaniu otrzymamy kolejno 6 dodać 2y dodać y to się równa minus 7, x równe 3, dodać y zostawiam, natomiast w drugim równaniu mamy 3y równa się minus 7, odjąć 6 to jest minus 13. Pierwsze równanie zostawiam, a w tym równaniu dzielę obustronnie przez 3, otrzymując minus 13 trzecich. A to jest równe minus 4, 1 trzecia. Ok, wracam do e, pierwszego równania i w miejsce y e, tutaj w miejsce y podstawię jeszcze minus 13 trzecich, żeby się nie pomylić. A y już zostawię równe minus 4, 1 trzecią. I teraz tak. Tą trójkę zamienię na 9 trzecich. Od tego odejmę 13 trzecich. 9 trzecich 13 trzecich to jest. To są minus 4 trzecie. Więc x równa się minus 1 i 1 trzecia. Y równa się minus 4 i 1 trzecia.